Boże, ksiądz Ryszard Halba, Państwa moim gościem jest Pani Maria Sędziak, specjalistka od medycyny naturalnej. To jest kolejny raz, kolejny nasz wywiad. Pani Maria, chciałbym zapytać o COVID. Jak Pani leczy COVID? Oczywiście ziołami, bo wiemy, że to jest teraz ważny problem w całym świecie. Proszę powiedzieć, jak Pani wspomaga, pomaga ludziom, którzy powiedzmy złapali wirusa? Otóż, Szanowni Państwo, przychodzą do mnie, raczej dzwonią do mnie osoby, zgłaszają się na różnym etapie zachorowania. Niektórzy na początku, niektórzy już z ostrzejszymi objawami, jak wysoka gorączka, a niektórzy już po COVID-zie, kiedy są słabi i trzeba wzmocnić organizm. Otóż receptury moje odniosły sukces w leczeniu wirusa, w wspomaganiu leczenia wirusa. Z tym, kogo Pani? Kogo? No nie mogę tutaj zdradzać nazwisk, prawda? Tylko, że no na różnym etapie odniosły receptury sukces. Więc jak i na początku wnikania, wówczas nie rozwinęły się ostre objawy, chociaż nie u każdych, nawet bez receptu rozwijają się ostre objawy. Natomiast no, pomagają te receptury na pewno w złagodzeniu tych poważniejszych objawów. Nie rozwijają się te poważniejsze objawy, jak i na przykład w przypadku wnikania wirusów grypy. Jak czujemy, że coś nas bierze, prawda? Jeszcze nie wiemy, czy to jest COVID, czy to jest grypa. No i wówczas myślimy o udaniu się na test. To już dobrze jest zacząć brać recepturę tą z fazy 1, wnikanie, gdyż ona zatrzyma te pierwsze objawy, nawet jeśli to jest grypa. Jeśli test wyjdzie negatywny, to wówczas też. Czyli to jest wirus podobny do wirusa grypy? To znaczy, no nie jest podobny, tylko że receptury są tak skomponowane, żeby działały również na wirusy grypy. Także jest to taka uniwersalna wersja tych receptur, która działa na wirusy właśnie grypy również. I rozumiem, że Pani ma powiedzmy swoją jakąś recepturę, swój wynalazek, który Pani chce chyba opatentować, tak? Dokładnie, receptura jest w fazie patentowania aktualnie właśnie przez te wspaniałe efekty, jakie udało się osiągnąć. No i teraz wracając do fazy drugiej, oczywiście jak są duszności, no jest płyn w płucach, już osoba na przykład zgłasza się na tym etapie, no to dobrze jest skonsultować się na przykład w szpitalu, czy nie trzeba już respiratora, no bo takie bardzo ciężkie stany, no to wymagają jednak położenie się do szpitala i respiratora, natomiast jeśli jest łagodny. Jeśli jest wysoka temperatura, kaszel, lekkie duszności, to receptury są w stanie zatrzymać to, żeby nie rozwijało się dalej, osuszają na pewno płyn z płuc, tylko że no, ten delikatniejszy, prawda, bo jak jest wysięg, no to też są różne skale tego wysięgu, czy on jest słabszy, czy mocniejszy. Te mocniejsze stany wymagają jednak udania się do szpitala, zadzwonienia po pogotowie. Natomiast jeśli no, człowiek usłyszał, że on się nie kwalifikuje do szpitala, bo na pewno Państwo z takimi objawami dzwonicie po pomoc, czy do lekarza rodzinnego, czy dokładnie, to jeśli przypadek nie wymaga położenia się do szpitala, no to zachęcam do skorzystania z receptur, gdyż naprawdę poprawią Państwa stan. I proszę powiedzieć, jak to wygląda, bo taka osoba nie może przyjść do gabinetu. Jest to przez telefon, tak? Pani przeprowadza wywiad? Tak? Oczywiście, przeprowadzam wywiad przez telefon i albo przepisuję już gotowe, uniwersalne tak zwane receptury, które są zaprojektowane dla osób zdrowych, bez chorób współistniejących, czyli no takich, właśnie, które nie wymagają podawania przewlekłego leków na swoiste choroby współistniejące, prawda, przewlekłe choroby. Czyli rozumiem, że te receptury pomagają
nie tylko na wirusa COVID, ale na te współistniejące choroby, tak? To znaczy te receptury nie pomagają na współistniejące choroby, tak? Dlatego żeby leczyć przewlekłe choroby, ja muszę stacjonarnie takiego człowieka mieć przy sobie, zbadać go odpowiednio, obejrzeć wyniki, no i wówczas będą receptury zaprojektowane pod choroby współistniejące, prawda? Konkretne jednostki chorobowe lub kilka chorób współistniejących. Może się nakładać przecież na siebie. Natomiast jeśli są choroby współistniejące, przewlekłe choroby, to wówczas wprowadzam delikatną modyfikację tych receptur covidowych, żeby chronić narządy, które już i tak cierpią, dlatego że COVID atakuje przede wszystkim to, co najsłabsze w organizmie. No i trzeba uchronić te narządy też przed popadaniem w niewydolność, prawda? Jak również nie dopuścić do tworzenia się skrzepów krwi, które przyczyniają się właśnie do niewydolności wielonarządowej z powodu wirusa COVID. No, trzeba powiedzieć, że między innymi tutaj zioła to nie są nigdy szkodliwe, jeżeli dobrze się przepisze recepturę, także powinni ludzie się udawać do pani. Do mnie czy do innych specjalistów medycyny naturalnej oczywiście. Rośliny nie mają skutków ubocznych. Jest to nieprawda, że rośliny mają skutki uboczne, ale wówczas, kiedy są właśnie dobrze dopasowane do przypadku, do stanu zdrowia, kiedy specjalista wie, jak dobrać te rośliny do jednostki chorobowej, więc należy się udawać do osób dobrze wykwalifikowanych w tej branży. Natomiast jeśli chodzi o na przykład już stan po-covidowy, kiedy człowiek jest słaby, zdarza się mgła po-covidowa tak zwana. Tak, bo są też przecież osoby, które na przykład dowiedziały się o tych recepturach, kiedy już są po-covidzie, a są nadal słabi ci ludzie. Wówczas jest receptura faza 3 regeneracyjna, która pomaga przywrócić sprawność wszystkich narządów, odbudowuje tkanki, nawet przy jakichś tam zwłóknieniach w płucach również odbudowuje tkankę płuc, na pewno szybciej niż człowiek pozostawiony samemu sobie, bo oczywiście, że taka regeneracja, autoregeneracja również jest możliwa, tylko że ona zajmuje wówczas o wiele więcej miesięcy niż przy pomocy właśnie roślin specjalnie dobranych, żeby zregenerować. Również odbudowujemy odporność, odbudowujemy trawienie, także odbudowujemy siły witalne, gdyż osoby, które przeszły COVID, skarżą się bardzo często na to, że na przykład po krótkim spacerze już nie mają siły go kontynuować, albo chodzą na siłownię, ćwiczą 10 minut i są zlewne poty, już nie mają siły dalej kontynuować tych ćwiczeń i są zaskoczeni, bo nigdy tak wcześniej nie było, nawet po zwykłej grypie tak się nie czuli. Otóż COVID właśnie, no to są powikłania po-covidowe. Czyli można powiedzieć, że trzy fazy, bardzo ważne, bardzo potrzebne, żeby nieść pomoc tym ludziom, którzy doświadczyli wirusa COVID. Drodzy Państwo, cieszymy się z obecności pani Marii Sędziak, specjalisty od medycyny naturalnej. Zapraszamy do gabinetu, żeby móc tutaj leczyć się, ale również proszę też kontaktować się, żeby móc zapisać się na taką wizytę. Teleporadę właśnie, na teleporadę w przypadku COVID-u. Jest możliwa tylko teleporada. Jeszcze chciałabym porozmawiać o wzmacnianiu odporności, bo często ludzie pytają, czym można bezpiecznie sobie samym w domu wzmocnić odporność, żeby nie zachorować na COVID, czy też wirusy grypy, bo przecież mamy teraz sezon grypowy również, chociaż spadła ilość zakażeń grypowych przez to, że nosimy maseczki też, więc to jest ta pozytywna strona, prawda, że nie ma już tyle przypadków zakażeń grypą. No ale przecież COVID się też kiedyś skończy. No tak, i będą. Miejmy nadzieję, że dosyć szybko, bo wszyscy już mamy dosyć, prawda, tego.
Natomiast trzeba się zabezpieczać przed COVID-em, jeszcze no póki co, jak i przed grypą. Otóż dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu jeden ze składników mojej receptury, który można samemu bezpiecznie w domu zastosować, nie bojąc się powikłań, nie bojąc się skutków ubocznych, mając choroby współistniejące, jakiekolwiek choroby współistniejące, za wyjątkiem jednak osób po przeszczepach narządów, które stosują leki obniżające odporność w celu zapobiegania odrzucenia tych przeszczepów. Dla tych osób nie jest wskazany ten składnik, ale dla nich są inne możliwości, także takie osoby również zapraszam. Natomiast dzisiaj chciałabym przedstawić ten składnik. Jest to Lingzi, taka jest oryginalna nazwa rośliny, a inaczej mówiąc są to grzybki reishi, koncentrat grzybków reishi, który bardzo dobrze wzmacnia odporność i zaraz opowiem, na jakiej zasadzie on to robi. Otóż stawia w układ cały układ odpornościowy, a zwłaszcza limfocyty T, które są, bo są zwykłe limfocyty i są limfocyty typu T, które właśnie wyszukują tych patogenów. No więc stawia w gotowość limfocyty typu T, które szukają nie tylko, prawda, one też komórek nowotworowych szukają, więc roślina Lingzi, ona również wzmacnia odporność przeciwko, w kierunku komórkom nowotworowym. Zwiększa również Lingzi żerność makrofagów, jak i to, co najważniejsze, najistotniejsze w przypadku zachorowań wirusowych, to jest produkcja naszego własnego interferonu ludzkiego, który właśnie pomaga w walce z wirusami. Ale jest to jeden ze składników tych moich receptur covidowych. A, więc myślałem, żeby, że to tylko... Nie, potrzeba jeszcze innych składników, żeby pomóc sobie w walce z COVID-em. W tych recepturach znajdują się też taki, żeby wzmocnić odporność. Natomiast jest to jeden ze składników wzmacniających odporność zawartych w recepturach, który można bezpiecznie samemu zastosować w domu. Tutaj trzeba powiedzieć, że interferon podawany z zewnątrz, ten syntetyczny, on ma szereg skutków ubocznych, dotkliwych skutków ubocznych, bo interferonem leczy się m.in. wirusowe zapalenie typu C wątroby. Natomiast nasz ludzki interferon, ta roślina Lingzi, pobudza grzybki reishi, pobudza wytwarzanie przez nasz organizm naszego własnego interferonu, więc nie czujemy wówczas żadnych skutków ubocznych. Także sama przyjemność zastosowania będzie. Rewelacyjnie. Drodzy Państwo, moim gościem była pani Maria Sędziak, specjalista medycyny naturalnej. Cieszymy się, że mamy więcej wiedzy na temat leczenia COVID-u i na temat również wzmocnienia organizmu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję.